To jest pana zdjęcie z roku 2015, którym pan się szczycił i to jest jednocześnie też realizacja właśnie polityki migracyjnej pana Donalda Tuska. Myśmy ją powstrzymali w roku 2018. Nielegalna imigracja stop, weryfikacja wszystkich pracowników, którzy do Polski przyjeżdżają, jak najbardziej tak. Nieprawidłowości, które się niestety zdarzyły tutaj, zostały wykryte przez naszą służbę i tyle mogę powiedzieć o faktycznym nadzorze nad polityką migracyjną. Słowo w słowo. Nie pamiętam swojej wypowiedzi sprzed iluś tam miesięcy, ale pamiętam, że podejrzeniach dotyczących nieprawidłowości w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i nieprawidłowości dotyczących właśnie urzędników w tymże ministerstwie. Pamiętam, że taka jeżeli pan pozwoli, przepraszam, ale jednak fakty są troszkę inne. Jeżeli pan pozwoli, przywołam pana wypowiedź. Przystępujemy do przesłuchania świadka. Proszę świadka, chciałbym się dowiedzieć, kiedy dowiedział się pan o tym, że w otoczeniu Piotra Wawrzyka znajdują się osoby, które uczestniczą w procederze korupcyjnym. Proszę świadka nacisnąć przycisk. Panie przewodniczący, najpierw małe sprostowanie do tego, co pan powiedział 10 minut temu. Otóż spotkanie w KPRM-ie miało miejsce w połowie września, a nie, być może mówi pan o jeszcze poprzednim spotkaniu, bo tych spotkań mieliśmy wiele, ale spotkanie, do którego ja się odnoszę, miało miejsce w połowie września. Proszę. To jest kwestia pierwsza, więc spokojnie te prace dotyczące ściągania tutaj informatyków i innych specjalistów z Białorusi i nie tylko już mogły biec pełną parą. I druga rzecz, jak ja mówiłem o świadkach, to pan przewodniczący odebrał mi głos, a moim uprawnieniem jest to, jako świadka, żeby żądać wezwania innych świadków. Więc chciałem to zaznaczyć. Pana uprawnieniem jest teraz w tej chwili wyłącznie odpowiadanie na pytania nie, członków komisji. Proszę, a w tej chwili ja zadaję panu pytanie, kiedy pan... Nie, to teraz ja mam głos, a pan słucha. I taka jest kolejność rzeczy na tej komisji. Każdy świadek ma swoje prawa. Proszę pana posła Milewskiego, żeby nie umożliwiał, nie utrudniał prowadzenia obrad, bo w tym momencie, tak powiem, musiałbym pana pouczyć, co też niniejszym robię, o przywołać pana do porządku zgodnie z artykułem 155. Chciałbym poprosić pana, żeby pan powiedział, kiedy pan dowiedział się, jakby pan mógł to dookreślić czasowo, o tym, że w otoczeniu Piotra Wawrzyka znajdują się osoby, które uczestniczą w szeroko zakrojonym procesie korupcyjnym związanym z przyjmowaniem łapówek za wiz. Już odpowiadam, panie przewodniczący, ale proszę mi nie odmawiać podstawowych praw. To naprawdę nie godzi się w roli pana jako przewodniczącego. Mam jako świadek prawo wzywać innych świadków, żądać przesłuchania tutaj innych świadków i żądam przesłuchania świadka pana Pawła Jabłońskiego. I wracam do pana pytania. Na początku sierpnia 2023 roku, najpóźniej do połowy sierpnia, dowiedziałem się od pana ministra Kamińskiego, że służby mojego rządu wykryły nieprawidłowości przy przyznawaniu wiz. I czy wtedy już wspomniał mi o panu Wawrzyku, nie potrafię powiedzieć. Poprosiłem wtedy pana ministra Kamińskiego o dodatkową, dokładną informację w tej sprawie. Po około 2 tygodniach nastąpiło kolejne moje spotkanie z panem ministrem Kamińskim i na tym spotkaniu kolejnym usłyszałem na pewno, że istnieją podejrzenia co do prawidłowości zachowań pana ministra Wawrzyka. To też, to musiało być w takim razie to drugie spotkanie około 20 lub po 20 sierpnia. Pamięta pan, jak pan tłumaczył dymisję pana Piotra Wawrzyka? Czy mógłby pan powtórzyć, co pan wtedy opinii publicznej przedstawił jako powód odwołania Piotra Wawrzyka? Słowo w słowo. Nie pamiętam swojej wypowiedzi sprzed iluś tam miesięcy, ale pamiętam, że mówiłem o podejrzeniach dotyczących nieprawidłowości w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i nieprawidłowości dotyczących właśnie urzędników w tymże ministerstwie. Jeżeli pan pozwoli, przepraszam, ale jednak fakty są troszkę inne. Jeżeli pan pozwoli, przywołam pana wypowiedź.
z 1 września 2023 roku, w której poinformował pan opinię publiczną, że odwołał pan Piotra Wawrzyka z funkcji wiceministra spraw zagranicznych i powodem był brak satysfakcjonującej współpracy. Coś się, panie świadku, nie zgadza w pana wypowiedzi. To ja panu, panie przewodniczący, przywołam inną wypowiedź. Nie, ja pytałem o wypowiedź z 1 września, to była pierwsza pana wypowiedź dotycząca tej sprawy. Pan powiedział o braku satysfakcjonującej współpracy. Czy pan potwierdza, że to był główny powód odwołania i dymisji pana Piotra Wawrzyka? I to potwierdzam i również wypowiedź z tego czasu. Proszę posłuchać. Drugie pytanie dotyczyło pana ministra Wawrzyka. Tutaj toczy się postępowanie wyjaśniające i myślę, że odpowiednie służby wkrótce będą mogły przedstawić przyczyny, jeśli uznają za stosowne. Ja wiem o takim postępowaniu wyjaśniającym, które trwa, czyli to, co powiedziałem 2 minuty temu. I stąd ta dymisja, ponieważ my chcemy zachować tutaj absolutną transparentność i uczciwość. Ja pamiętam wypowiedź, która była pierwsza, wraz z satysfakcjonującej współpracy. Jak okazało się, widać teraz, to nie był główny powód tejże dymisji. Mam pytanie, czy kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości zajmowało się sprawą Piotra Wawrzyka? Panie przewodniczący, i czy było jakieś spotkanie Nie kojarzę żadnego spotkania w szerszym gronie niż to, o którym powiedziałem z panem ministrem Kamińskim. Najpierw pierwsze spotkanie gdzieś koło między 5 a 10, na początku sierpnia, tak ujmijmy to, bo nie pamiętam daty, tak to mniej więcej kojarzę. Poprosiłem go o dodatkowe wyjaśnienia w tej sprawie. Około 2 tygodnie później przekazał mi te dodatkowe wyjaśnienia, które już wskazywały na to, że w nieprawidłowości może być również włączony pan minister Wawrzyk. Następnie kilka dni później, 30 czy 31 sierpnia, dostałem wniosek pana ministra Raua o odwołanie pana ministra Wawrzyka i w tym samym dniu, jak wpłynął do mnie ten wniosek, to podpisałem go i nastąpiła dymisja. A pamięta pan wypowiedź pana ministra Raua, który powiedział, że o powody dymisji zdymisjonowania trzeba pytać prezesa Rady Ministrów? Nie pamiętam takiej wypowiedzi pana ministra Raua. Pan minister Rau nadzoruje w oczywisty sposób. A pamięta pan wypowiedź pana ministra Raua z połowy września 2023 roku, który stwierdził w Nowym Jorku, że nie było żadnej afery? Panie przewodniczący, zgodnie z tym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 2006 roku nie powinien pan pytać o moje opinie dotyczące wypowiedzi innych świadków. Rozumiem, że pan czy informacja przekazana przez pana przekazana przez pana Zbigniewa Raua, że nie było żadnej afery, mimo tego, że powodem tej dymisji były okoliczności związane z aferą korupcyjną wokół Ministerstwa Spraw Zagranicznych i wokół Piotra Wawrzyka, czy ta wypowiedź według pana była prawdziwa? Nieprawidłowości korupcyjne, które zostały wykryte przez, nie jestem pewien, czy CBA, czy ABW, którąś z naszych służb, dotyczyły kilkuset wiz. Państwo w toku kampanii wyborczej uczyniliście z tego jedno z haseł waszych wieców i zrobiliście z wykrytej przez nas sprawy korupcyjnej dotyczącej kilkuset wiz, sprawę kilkuset tysięcy wiz. Kiedy więc ta sprawa była wykryta? Więc jest to kwestia jakby wyjaśnienia. Dobrze, a ja mam do pana pytanie, kiedy ta sprawa była wykryta? Które wtedy rozszerzaliście. Według pana wierzy, kiedy ta sprawa była wykryta? Okay. Kiedy dzisiaj, o tej sprawie dowiedział się służby? Dzisiaj według mojej wiedzy, ale to jest bardziej wiedza pozyskana tutaj już z wypowiedzi świadków, orientuję się, że ta sprawa została po raz pierwszy przekazana ministrowi Kamińskiemu w połowie, czy po połowie 2022 roku. Lipiec, bo sierpień, nie pamiętam szczegółów. A zna pan może okoliczności, w jakich dowiedział się o tej sprawie pan Mariusz Kamiński? Nie, proszę pytać pana ministra Kamińskiego, nie znam okoliczności. Pan Mariusz Kamiński był świadkiem naszej komisji, mówił, że osoba, którą znał, poinformowała go o tej sprawie, że otrzymała taką propozycję korupcyjną dotyczącą pomocy, uzyskania wiz za łapówkę. Czy pan wie, od kogo mógł pan Mariusz Kamiński otrzymać takie informacje? Nie mam żadnej wiedzy w tej sprawie, panie przewodniczący. Czy ma pan wiedzę, że mogła to być osoba ze ścisłego kierownictwa PiS albo też współmarzonek czy współmałżonka takiego członka kierownictwa PiS? Jak wcześniej powiedziałem, panie przewodniczący, nie mam takiej wiedzy w tej sprawie.
Dobrze. To jest dosyć dziwne, wie pan, bo myśmy przygotowali taką mapę, nazwaliśmy to mapa Wawrzyka. To są kraje, które zidentyfikowała prokuratura również, która prowadziła w tej sprawie śledztwo od marca 2023 roku. To dosyć dziwne, że prokuratura prowadzi śledztwo od marca 2023 roku, są aresztowane osoby wokół Piotra Wawrzyka. Pan dowiaduje się o sprawie w sierpniu 2023 roku. I pan powie, jak to jest możliwe, że w tylu krajach uprawiany jest proceder korupcyjny? To są kraje, w których interweniuje Piotr Wawrzyk po to, żeby Edgar Kobos mógł uzyskiwać łapówki i służby nie działają. Służby się przyglądają przez kilkanaście miesięcy. Od połowy 2022 roku, tak naprawdę do końca kwietnia 2023 roku, kiedy Edgar Kobos zostaje zatrzymany. Czy według pana to jest potwierdzenie, że państwo było skuteczne, czy też nie? Panie przewodniczący, trzeba dodać do tej mapę Maliszewskiego. Tam brakuje jeszcze Uzbekistanu, Tajlandii, Malezji, Sri Lanki, Zimbabwe. Byłaby wtedy to mapa bardziej kompletna, bo poseł Maliszewski z dzisiejszej rządzącej koalicji bardzo mocno zabiegał o to, aby uwalniać... Panie pośle, panie świadku, pan wie po prostu, że pan mówi w tej chwili nieprawdę pod odpowiedzialnością karną, ponieważ według danych, którymi my dysponujemy... W żadnym wątku afery korupcyjnej nazwisko pana posła Maliszewskiego się nie pojawia. Będzie pan miał poważne problemy prawne związane z łączeniem pana posła Maliszewskiego z korupcyjną mapą Wawrzyka. To tylko chciałbym zwrócić uwagę świadkowi, żeby jednak... Chciałbym zwrócić uwagę świadkowi, że czym innym jest pisanie interpelacji poselskich dotyczących określonych kierunków i związanych z tym migracji, a czym innym jest kwestia związana z procederem, który, co do którego są postawione już zarzuty karne. Ale chciałbym wrócić do Poland Business Harbor, pan o tym jakoś dzisiaj też wspomniał. To pana zasługa również, panie przewodniczący. Wie pan, co, nie przypominam sobie nigdy, żebym mówił coś o informatykach białoruskich. Mówiłem o opozycji białoruskiej, mówiłem o wizach humanitarnych. A to są troszkę inne kwestie. Na spotkaniu w KPRM mówił pan o informatykach białoruskich również. Jeżeli to było spotkanie, o którym pan mówi w połowie września, to program był już ogłoszony, więc mogłem tylko go skomentować. Natomiast nie byłem w żaden sposób odpowiedzialny za to, jak ten program został sformułowany, jakim celom przyświecał. A jak pan wie, nasze wątpliwości również wzbudziło to, że ten program był czymś nieformalnym. Pan oczywiście o tym wie, że nie było żadnej uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia tego programu. I pan oczywiście wie również, że w ramach tego programu nie byli przyjmowani tylko obywatele Białorusi, tym w szczególności informatycy, którym należało pomóc, ale w lipcu 2021 roku program został rozszerzony na wniosek pana współpracownicy, pani Orłowskiej z KPRM-u. W piśmie do pana Piotra Wawrzyka pani Orłowska apelowała i wnioskowała o rozszerzenie tego programu na obywateli Federacji Rosyjskiej. Mam pytanie, czy pani Orłowska konsultowała z panem tą decyzję, aby w ramach programu, który miał być przeznaczony wobec osób prześladowanych przez reżim Łukaszenki, na zasadach rozszczelnionego systemu w trybie ekspresowym, bez konieczności uzyskiwania zaświadczeń od wojewodów, obywatele Federacji Rosyjskiej mogli wjeżdżać na teren Rzeczpospolitej Polskiej bez odpowiednich dokumentów, z jedyną kwestią związaną z bezpieczeństwem, czyli sprawdzeniem w bazie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Czy pan o tym wiedział, że obywatele Federacji Rosyjskiej mieli stać się beneficjantem tego programu? Kilka pytań pan zadał, spróbuję po kolei na to odpowiedzieć. Po pierwsze, nie przypominam sobie takiej rozmowy z panią Justyną Orłowską w tej sprawie. Po drugie, z tego co usłyszałem, to pan również prosił o pomoc w ściągnięciu ludzi z Petersburga, czyli z dzisiejszej Rosji, panie przewodniczący. Po trzecie, mogę rozumiem, mogę spróbować sprostować. Uzyskałem maila pana Pawła Jabłońskiego, którego przekazałem przedstawicielom organizacji białoruskich w Warszawie, na którego to maila została wysłana prośba, co do której treści nie posiadam żadnej wiedzy. Jak pan wie, nie chodziło o obywateli Federacji Rosyjskiej, tylko chodziło o obywateli Białorusi represjonowanych przez reżim Łukaszenki.
Nie wiemy tego, panie przewodniczący, czy chodziło wyłącznie o obywateli Białorusi, to po pierwsze, ale po trzecie czy po czwarte, bo odpowiadam po kolei na pana pytania, tutaj przede wszystkim mamy do czynienia z rolą służb specjalnych, które każdorazowo sprawdzają osoby, które do Polski miały przyjechać. I to dlatego bardzo często liczba przyznanych wiz pierwotnie jest wyższa niż liczba osób, które do naszego kraju przyjeżdżają. Nie tylko z tego powodu oczywiście, że służby wyciągają jakieś argumenty przeciwko przyjazdowi tych ludzi, ale jest to bardzo często kluczowa część procedury. I dlatego w odniesieniu do specjalistów z tych krajów, na które poszerzony został program Poland Business Harbor, również mam odpowiedź właśnie w postaci specjalnych działań po stronie naszych służb, które weryfikowały te osoby. Czy pan wiedział, czy nie wiedział o tym, że program jest rozszerzany na obywateli Federacji Rosyjskiej? Teraz mogę panu powiedzieć, że wiem z akt sprawy, z którymi się zdążyłem zapoznać, z tych przesłuchań, które tutaj państwo mieliście, które częściowo odsłuchiwałem. Natomiast jaka była moja wówczas świadomość, nie potrafię na 100% powiedzieć, ale nie wykluczam tego, że ta informacja do mnie dotarła. To był czas, szczególny czas, w którym narastały już napięcia z Białorusią, z Rosją. I staraliśmy się pomagać przede wszystkim tym, którzy mogli przynieść pewną korzyść dla gospodarki polskiej. Dlatego powiedziałem, że pan jest również ojcem chrzestnym tego Poland Business Harbor i nie widzę w tym nic złego. Trochę pan moją rolę jednak w tej sprawie. Dobrze. Szanowni państwo, po tym jak został rozszerzony projekt Poland Business Harbor, program Poland Business Harbor o obywateli Federacji Rosyjskiej, Piotr Wawrzyk próbował to tak naprawdę, tę decyzję, którą podjął Ministerstwo Spraw Zagranicznych, sformułować w postaci rozporządzenia ministra spraw zagranicznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania wiz krajowych cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Był to projekt sporządzony 21 listopada 2022 roku. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie tego projektu w randze sekretarza stanu był Piotr Wawrzyk. I on dotyczył właśnie obywateli Federacji Rosyjskiej. Ale przede wszystkim, ale również obywateli Białorusi i Ukrainy. I w tym momencie pan wspomniał o służbach specjalnych. Pojawiły się opinie służb specjalnych i mam taką jedną opinię, która jest opinią jawną, dlatego pozwolę sobie państwu ją przedstawić. Jest to opinia służby kontrwywiadu wojskowego, którą państwo teraz widzicie na ekranie, którą pan świadek też może zobaczyć. I służba kontrwywiadu wojskowego, inspektorat, jeden z inspektoratów w Gdyni akurat, pisze do dyrektora Biura Prawnego Służby Kontrwywiadu Wojskowego, że niepokój budzi modyfikacja podstawy do składania wniosków o wydanie wiz, o których mowa, poprzez wykreślenie zastrzeżenia, że uprawnionymi do składania wniosków są jedynie ci obywatele Republiki Białorusi, którzy z uwagi na grożące im represje lub prześladowania albo ze względu na bezpieczeństwo nie mogą wrócić do kraju swojego obywatelstwa, by tam ubiegać się o udzielenie wizy na wjazd do Polski. Służby specjalne Republiki Białoruś i Federacji Rosyjskiej ściśle współpracują ze sobą, więc ułatwienie pozyskania wiz obywatelom państwa współpracującego z Federacją Rosyjską jest sprzeczne z interesami bezpieczeństwa Polski i jej obywateli. Rozszerzenie podstaw do składania wniosków o wydanie wiz jest udogodnieniem dla służb specjalnych zarówno białoruskich, jak i rosyjskich, przy lokowaniu na polskim terytorium osób współpracujących z Federacją Rosyjską i Republiką Białoruś. Czy pan ma wiedzę, że to rozporządzenie, mimo tego, że były takie zastrzeżenia, tak mocno sformułowane, dotyczące bezpieczeństwa państwa, zostało przyjęte? Czy pan miał świadomość tego, że służby specjalne wtedy, kiedy wykreślano zastrzeżenie, jedyne zastrzeżenie dotyczące tego, że uprawnionymi do składania wniosku są obywatele Republiki Białorusi, którzy z uwagi na grożące im represje lub prześladowania albo ze względu bezpieczeństwa nie mogą wrócić do kraju, jest wykreślane.
Nie wiem, czy dobrze rozumiem pytanie, ale jeśli dobrze widzę, to to pismo, które pan przewodniczący przytaczał, jest z grudnia 2020 roku, 2022 roku. Grudzień 2020 roku, 2022 roku to już jest wojna na Ukrainie i tam odbywały się regularne spotkania w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem pana prezydenta Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, związane z regułami bezpieczeństwa, które zostały mocno zaostrzone. Więc jeżeli ze strony służb specjalnych nie zostały jakiekolwiek rozporządzenia, bo nie pamiętam dokładnie tego rozporządzenia, o którym pan mówi, nie zostały powstrzymane, to znaczy, że koniec końców czerwone światło nie zostało włączone. Być może zostały jakieś ostrzeżenia przekazane, o których trzeba by zapytać świadków z tych służb, którzy tutaj pewnie by zeznali, co z tego pamiętają. Natomiast ja w pełni polegałem i polegam na służbach, które chronią nas przed infiltracją ze strony państwa rosyjskiego. I tak mogę to skomentować. Czy docierała do pana informacja ze strony służb, że celowe byłoby ograniczenie programu Poland Business Harbor po lutym 2022 roku po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny na Ukrainie? Nie pamiętam takich ostrzeżeń płynących ze strony służb. Czy czytał pan informacje, które cyklicznie były wysyłane do pana na przykład przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego? Czy czytał pan w ogóle dokumenty, które do pana były kierowane? Ja czytam dokumenty, panie przewodniczący, rzecz jasna. Czasami w miesiącu było ponad 100, czasami ponad 200 tych dokumentów z różnych agencji, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, SKW, SWW, CBA i różnych służb. Nie pamięta pan w związku z tym, takiej informacji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego? Mogę panu powiedzieć, że tego dokumentu akurat nie pamiętam. Nie pamięta pan takich wątpliwości chociażby Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, że należałoby ten program zamknąć na obywateli Federacji Rosyjskiej? Nie pamiętam takiej wątpliwości. A czy dzisiaj pan uważa, że tak by pan mógł to jakoś ocenić, czy według pana było to słuszne, że obywatele Federacji Rosyjskiej mogli w ramach tak zwanych wiz biznesowych wjeżdżać do Polski w czasie pełnoskalowej wojny? Moja ocena tutaj, panie przewodniczący, po pierwsze nie powinna paść, ponieważ jest to niezgodne z regułami kodeksu postępowania karnego, ale powtórzę to, co powiedziałem przed chwilą, że polegałem na służbach, które czasami włączały czerwoną lampkę i wtedy działania były natychmiastowo przeprowadzane bądź wstrzymywane, a czasami pomarańczową i wtedy w tej szarej strefie następowała analiza służb, czy jakaś regulacja jest rzeczywiście niebezpieczna i należy ją powstrzymać, czy należy ją dopuścić, żeby nie paraliżować działań państwa. Chciałbym zapytać pana, dlaczego Polska wtedy, kiedy pan był premierem, nie miała żadnego dokumentu, który określał cele polityki migracyjnej? Panie przewodniczący, wielokrotnie rozmawialiśmy na temat nielegalnej imigracji i moje działania w roku 2018 i 2019 pokazały skuteczność weta na poziomie Rady Europejskiej. Polecam panu Donaldowi Tuskowi zastosowanie też tego mechanizmu. Pana Donalda Tuska, to jest przesłanie pana. Ale pyta pan o politykę migracyjną. W roku 2012 rząd pana premiera Donalda Tuska sformułował politykę migracyjną, ale wtedy, kiedy nastąpiła zmiana w roku 2015, jedną z pierwszych decyzji pana ministra Błaszczaka, ministra spraw wewnętrznych i administracji, było uchylenie tego dokumentu. Przez wiele lat państwo pracowaliście nad tym dokumentem, ale tak naprawdę ten dokument nie powstał. Dlaczego nie powstał? Panie przewodniczący, polityka migracyjna Donalda Tuska to była ta polityka migracyjna. To jest pan tutaj, uchodźcy mile widziani, tutaj pokazuję, uchodźcy mile widziani, proszę bardzo. I to jest pana zdjęcie z roku 2015, którym pan się szczycił. I to jest jednocześnie też realizacja właśnie polityki migracyjnej pana Donalda Tuska. Myśmy ją powstrzymali w roku 2018. Nielegalna imigracja stop. Weryfikacja wszystkich pracowników, którzy do Polski przyjeżdżają, jak najbardziej tak. Nieprawidłowości, które się niestety zdarzyły tutaj, zostały wykryte przez naszą służbę. I tyle mogę
mogę powiedzieć o faktycznym nadzorze nad polityką migracyjną. Czy słyszał pan o Białej Księdze MSZ w sprawie nieprawidłowości związanych z systemem, z polityką przyznawania wiz? Diagnoza z tego dokumentu jest następująca. Polska doświadcza bezprecedensowej presji migracyjnej od roku 2015. Brak jest rozwiązań legislacyjnych i systemowych. Zamiast tego pod presją środowiska pracodawców postulującego pilne uzupełnienie rynku pracy o środowiska naukowego promującego źle pojmowaną ideę międzynarodowienia polskich uczelni i poprzedni rząd podjął szereg nieskoordynowanych działań doraźnych, które doprowadziły do utraty kontroli nad przepływem ludności. Wydawanie zezwolenia na pracę na życzenie w sposób niekontrolowany w oderwaniu od priorytetów polskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, rzeczywistych potrzeb polskiej gospodarki i możliwości polskich konsulatów. Nadużywanie zbyt łatwej rekrutacji na studia w Polsce przez cudzoziemców, których rzeczywistym celem wjazdu jest świadczenie pracy lub emigracja do innych państw strefy Schengen. Chaos prawny w obszarze polityki migracyjnej i wizowej pogłębił się podczas pandemii, kiedy kolejne nowelizacje ustawy covidowej wprowadzały w sposób nieskoordynowany nowe regulacje dotyczące ruchu osobowego, kontroli granicznych czy uzupełnienia w trybie pilnym niedoborów na polskim rynku pracy z cudzoziemskimi pracownikami. Polska wiza była dostępna i relatywnie tania. Przełożyło to się na niedrożność polskich konsulatów w państwach pochodzenia kandydatów na rzekomych studentów. Szanowni Państwo, chciałbym pokazać taką tabelę, którą opublikowało również Ministerstwo Spraw Zagranicznych. To są cztery kraje. To są Indie, to jest Nepal, to jest Bangladesz, to są Filipiny i Turkmenistan. I chciałbym podać, szanowny panie, dane, bo pan odpowiedział, że nie było polityki migracyjnej i rzeczywiście tak nie, rzeczywiście jej nie było. Była polityka migracyjna. No właśnie, na czym polegała ta polityka dotycząca... Na powstrzymywaniu nielegalnej imigracji. Indii. Czy pan wie, ile zezwoleń na pracę wydano w roku 2018 w roku w odniesieniu do obywateli Indii? To było 8362 zezwolenia. A w roku 2023, wtedy kiedy kończył pan swój rząd, rocznie wydawano 45 998. Kolejny kraj, szanowny panie, to jest Nepal. W Nepalu, jeśli chodzi o Nepal, w roku 2019 wydawano tych wiz 19 tysięcy, ale już w roku 2023 35 tysięcy. Później mamy Bangladesz. Jeśli chodzi o Bangladesz, 8300, rok 2018 i rok 2023 27 tysięcy. Jeśli chodzi o Filipiny, to jest ciekawy kierunek, pan nawet o tym w mailach Dworczyka pisał, że i kierował wszystkie sprawy związane z Filipinami do Marcina Paladę. Filipiny, rok 2018 to około 2000 zezwoleń rocznie, a rok 2023 to 29 tysięcy rocznie. No i może ten Turkmenistan, bo tutaj chyba jest jakiś gigantyczny skok. Zresztą pana kolega, prezes Obajtek się specjalizował w ściąganiu obcokrajowców z Turkmenistanu. Szanowna Komisjo, w roku 2018, jeśli chodzi o obywateli Turkmenistanu, wydano 42 zezwolenia na pracę, a w roku 2023, wtedy kiedy pan kończył swoje urzędowanie, rocznie wydawano nie 42, ale 8779 zezwoleń rocznie. Chciałem zapytać, czy pan ma wiedzę o tej inwestycji pana Orlena i pana prezesa Obajtka, Olefiny 3 i czy ktoś z panem konsultował to, że ta cała praca wykonawcy tejże inwestycji Olefiny 3 ma być oparta na pracy obcokrajowców? Najpierw odpowiedź na pierwszą część pana pytania. Najwyraźniej pan poseł Maliszewski był skuteczny, bo to on apelował o to, żeby zwiększyć liczbę pracowników. Nie, to pana wojewodowie te zezwolenia na pracę wydawali. Jak widać skokowo, no 42, a później 8700 rocznie, no to jest jakby istotny skok. Myślę, że pan poseł Maliszewski, przy całym szacunku dla jego skuteczności, jako przedstawiciela polskich sadowników nie był tak skuteczny. Natomiast zauważyliśmy, że około tysiąca obywateli Turkmenistanu dostawało się na inwestycje Daniela Obajtka i Orlenu Olefiny 3. Wie pan, jak to wyglądało? Nie mam wiedzy co do inwestycji w Olefiny. Z dokumentów wynika, że obywatelom Turkmenistanu zabierano paszporty,
pilnowała ich firma ochroniarska, ale pan poseł Orliński chciał zabrać głos, bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie premierze, woli sprostowania. Minister Kołakowski, który znawał przed tą komisją, mówił jasno i wyraźnie. Pan poseł Maliszewski, który jest moim klubowym kolegą, który jest prezesem Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, przychodził, interweniował w tych sprawach jako prezes sadowników wraz z grupą plantatorów, sadowników i tych osób, a nie był wtedy żadnym wiceministrem, który miał wpływ na jakiekolwiek działania i przygotowywanie rozporządzeń i innych dokumentów. Co pan minister Kołakowski tutaj przed komisją, także na pytania posłów z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, odpowiadał. Podejmował te pisma wspólnie z innymi plantatorami, sadownikami jako prezes Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej. Tylko tyle. Dokładnie, dokładnie tak było, z tym się zgadzam. Tutaj pełna zgoda z panem posłem. Była właśnie interwencja, był bardzo szeroki lobbying dotyczący ściągania pracowników z Nepalu, z Indii, z Uzbekistanu i z wielu innych krajów, który pan poseł Maliszewski przeprowadzał. Ja dokładnie to powiedziałem. Bo wie pan, że te wszystkie kraje to są kraje zagrożenia migracyjnego. Czy jakiś dokument rządowy określał, czy polski rynek pracy, czy polska gospodarka potrzebuje aż tylu tych pracowników? I czy wtedy, kiedy oni są ściągani do Polski, kiedy pana wojewodowie, tak jak pan wojewoda Boguski, wydawali te zezwolenia w trybie, tak powiem, masowym, czy ktoś kontrolował, czy te osoby rzeczywiście przy tych inwestycjach, przy tych zajęciach, które były deklarowane, byli obecni? Czy też jakby to ściągnięcie do Polski, ta wiza, polska wiza, nie była przepustką tak naprawdę do strefy Schengen? Sądzę, panie przewodniczący, że nie, ponieważ według mojej wiedzy wiza pracownicza w Polsce nie jest za każdym razem tożsama z prawem do podróżowania po całej strefie Schengen. Ale zapytał pan również o to, czy ktoś kontrolował tych ludzi, którym te wizy były przyznawane. I muszę powiedzieć, że według mojej najlepszej wiedzy, tak, nasze służby, służby Rzeczpospolitej, sprawdzały każdą osobę. To jest jedna z przyczyn, dla której wydanych wiz było więcej niż przyjazdów do Polski. Czyli chciałbym powtórzyć pytanie. Rozumiem, że pan prezes Obajtek z panem na temat inwestycji Olefiny 3, na temat wykonawcy tej inwestycji, ale również tego, że cała praca tego wykonawcy miała być w dużej mierze oparta na obcokrajowców, nie rozmawiał. Panie przewodniczący, inwestycji w Polsce tego typu były setki. Czy rozmawiał na temat tego konkretnego? A propos tej konkretnej inwestycji, nie przypominam sobie rozmowy z panem prezesem Obajtkiem w sprawie Olefin również. A kiedy pan ostatni raz rozmawiał z panem prezesem Obajtkiem? Kiedy ostatni raz rozmawiałem? Kilka dni temu przez telefon rozmawiałem, gratulowałem mu objazdu po Podkarpaciu. A czy pan gratulował mu również tego, że w sposób absolutnie lekceważący nie odbiera wezwania Komisji Śledczej, ale również wezwania prokuratury do stawiennictwa i złożenia zeznań? Według mojej wiedzy nie został w sposób zgodny z prawem poinformowany, ale nie mam tutaj jakiejś pogłębionej wiedzy. Panie, czy pan mu rekomendował brak stawiennictwa na tej komisji? Ja naprawdę nie wypowiadam się w kwestii pana, ale nie, czy pan na ten temat prezesa Obajtka, ponieważ... Czy pan na ten temat z nim rozmawiał? Nie rozmawiałem. Na temat komisji śledczej? Nie rozmawiałem z nim na temat komisji śledczej. Rozmawiałem z nim o kampanii wyborczej, o tym, że... A czy rozmawiał pan o kwestiach, dobrze, że jeździ o śledztwach, które toczą się w prokuraturze? Czy rozmawiał pan z Danielem Obajtkiem o trzech śledztwach, które toczą się w prokuraturze? Nie przypominam sobie takich rozmów. Nie, czy pan rozmawiał, czy nie? To... Nie przypominam sobie takich nie, rozmów. Czy pan rozmawiał na ten temat? Nie przypominam sobie takich rozmów. Nie, czy pan rozmawiał? Nie przypominam sobie takich ale rozmów. Ale rozmowa miała miejsce kilka dni temu. Nie przypominam sobie takich rozmów. To jest pana ulubiony zwrot na tym posiedzeniu dzisiaj? Panie przewodniczący, nie przypominam sobie takie rozmowy? Zapytał pan, odpowiedziałem. Dobrze, kontynuuje pan poseł Sowa. Bardzo proszę, panie wiceprzewodniczący.